minęła godzina 12. W związku z tym otwieramy obrady naszej dzisiejszej sesji nadzwyczajnej. Stwierdzam, że na stan 17 radnych na sali obecnych jest 16. W związku z tym mamy kworum. Decyzje podejmowane będą prawomocne. W związku z tym otwieram nadzwyczajną sesję Rady Powiatu. Witam serdecznie na naszej sesji wszystkich Państwa radnych, no, ale szczególnie serdecznie witam przedstawicieli naszego Szpitala Liszyckiego. Witam Panie Dyrektor, witam obecnych lekarzy, pielęgniarki, pracowników szpitala. Witam serdecznie mieszkańców, ale też witam serdecznie, do nas dotarły przedstawicieli naszych lokalnych mediów. Przewodniczący Rady Nadzorczej. Pana Przewodniczącego Rady Nadzorczej również serdecznie witam. Szanowni Państwo, w punkcie drugim przedstawienie porządku obrad. Odczytam Państwu ustalony dzisiaj porządek. Punkt pierwszy, otwarcie sesji, stwierdzenie wymaganego kworum. Punkt drugi, przedstawienie porządku obrad. Punkt trzeci, bieżąca sytuacja prawna Szpitala Liszyckiego. Pierwszy punkt to jest wystąpienie przedstawiciela, właściciela, przepraszam. Drugi, wystąpienie zarządu spółki. W punkcie czwartym, podjęcie uchwały w sprawie stanowiska dotyczącego Szpitala Liszyckiego spółka ZOW w Liszycku. I punkt piąty, zamknięcie sesji. Czy są uwagi do porządku obrad? Nie widzę. W związku z tym przystępujemy do realizacji porządku. Punkt trzeci to jest bieżąca sytuacja prawna Szpitala Liszyckiego. I w punkcie pierwszym proszę o zabranie głosu przedstawiciela właściciela, starosta powiatu liszyckiego, pan Wacław Strażewicz. Pani przewodnicząca, pani panowie radni, szanowni państwo. Chciałbym złożyć krótką informację, krótką informację, co się działo, jeśli chodzi o nasz problem ze Szpitalem Liszyckim od ostatniej sesji. Tak. 4 maja pojawiła się w Liszycku pani Bartniczak, ustanowiony 24 kwietnia zarządca przymusowy. Spotkaliśmy się rano, przyjęliśmy, rozmowa była bardzo miła, sympatyczna i po czym pani syndyk udała się do szpitala. Tego samego dnia odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej, na której to rozpatrywaliśmy między innymi plan finansowo-rzeczowy na rok bieżący. Informację składała pani Aneta Gabel. W czym pani zarządca też oczywiście uczestniczyła bardzo aktywnie. Ósmego maja dowiedzieliśmy się, że pani syndyk nie ma zamiaru uznać zawarte umowy między mną, osobą delegowaną do zarządu, a panią Anetą Gabą, umowy o pracę jako dyrektorem zarządzającym. W rozmowie 8 maja pani syndyk obiecała, że się zastanowi, nie informując mnie. Tego samego dnia wysłała pismo do pani Anety Gaweł, że nie jest pracownikiem spółki od 27 kwietnia. 11 maja z przedstawicielami zarządu powiatu, radnych, związków zawodowych udaliśmy się do pani zarządcy z prośbą o to, żeby jednak wysłuchała woli właściciela spółki i uznała umowę zawartą przeze mną o pracę z panią Anetą Gaweł. Niestety nasza wyprawa do pani syndyk nie przyniosła żadnych skutków. Na tymże spotkaniu zaprosiłem panią zarządcę na posiedzenie kierownictwa powiatu dnia następnego, 12 maja, żeby poinformowała nas, co się dzieje po prostu w firmie, co się dzieje w spółce. Niestety pani syndyk nie stawiła się. Również dwukrotnie zapraszaliśmy panią syndyk na nadzwyczajne posiedzenie, posiedzenie zgromadzenia wspólników, też niestety, ale nie zaszczyciła
nas swoją obecnością. Zresztą ja dzisiaj też nie ma pani sądu, także no po prostu nie bardzo wiemy, co się w firmie dzieje. Oprócz tego, jeśli chodzi o formalne nasze wystąpienia, to tak. 5 maja wezwaliśmy grupę Nowy Szpital do natychmiastowego podjęcia działań mających na celu zwolnienie Szpitala Gliwickiego z zarządu przymusowego. Chodziło o to, żeby GNS wycofał swój wniosek o ustanowienie tego zarządu środka przymusowego. 8 maja poszła skarga do sądu apelacyjnego dotycząca syndyka zarządcy przymusowego. A że tak powiem, skarga była przede wszystkim oparta o tym, że z czego zresztą też 11 maja pani syndyk się nie kryła, że jest tutaj, wykonuje również instrukcję grupy Nowy Szpital, a więc spółki, z którą niestety, ale jesteśmy w sporze. Również 8 maja poszedł wniosek do Sądu Apelacyjnego w Szczecinie o przyspieszenie postępowania w sprawie zażaleń złożonych na decyzję sądu w sprawie ustanowienia zarządcy przymusowego i wcześniej również też z 19 marca dotyczącego zawieszenia w czynnościach prezesa spółki. 12 maja kolejna skarga nasza do Sądu Okręgowego w Szczecinie na zarządcę przymusowego wraz z wnioskiem odwołanie zarządcy. Dalej 12 maja wystąpiliśmy z wnioskiem do prokuratury rejonowej w Giżycku o przystąpienie postępowania wraz z zawieszeniem o możliwości popełnienia przestępstwa, a to też chodziło głównie o działanie na rzecz, na szkodę naszej spółki i jakby podejrzenie, że no, nieprawne przejęcie, że tak powiem, grozi naszej spółce, nieprawne przejęcie. Następnie powiadomiliśmy też Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych w Szpitalu Giżyckim dotyczącego prowadzenia zamówień publicznych z ominięciem regulaminu udzielania zamówień obowiązującego w zakładzie. Z ostatnich dni przyszło postanowienie Sądu Okręgowego w Olsztynie, ale już proszę zauważyć w Olsztynie, w sprawie udzielenia zabezpieczenia roszczenia pieniężnego w kwocie 67 tysięcy złotych na rzecz GNS w Szczecinie. Czyli nie jakaś tam wartość spółki, a po prostu nie, chodzi o kwotę zabezpieczenia 67 tysięcy złotych. A z ostatniej chwili, wczoraj się o tym dowiedzieliśmy, no niestety sąd nie uznał naszego zażalenia. Sąd apelacyjny w Szczecinie nie uznał naszego zażalenia na powołanie pani Bartniczak jako zarządcy przymusowego z dnia 24 kwietnia. Ale jest. Proszę? Uzasadnienia nie znamy. Nie znamy jeszcze, tak, bo to telefonicznie dostaliśmy informację. No ale jest pewne światełko w tunelu, mianowicie polega na tym, że Sąd Okręgowy w Szczecinie przekazał ten główny pozew o uznanie za niebędącą w obrocie prawnym nasze wypowiedzenie do Sądu Okręgowego w Olsztynie. Czyli tutaj sąd uznał, że właściwym do rozpatrzenia tej sprawy jest Sąd Okręgowy w Olsztynie i tutaj no miejmy nadzieję, że to postępowanie będzie w miarę dobrze przebiegało. Szanowni Państwo, no, taka kolej rzeczy, no, mamy do czynienia z sądem, więc tutaj jakiekolwiek działania typu politycznego, typu nacechowanego jakimś tam lobbowaniem, no po prostu jest bardzo, bardzo trudne. No cóż, jest wielkie zainteresowanie, jeśli chodzi o powiaty, z którymi współpracuje Grupa Nowy Szpital, czy z powiaty, które ewentualnie
rozważają zaproszenie do współpracy grupy Nowy Szpital. Takie telefony nawet z powiatu bieszczadzkiego, z powiatu wielomiejskiego. Także takie zainteresowanie jest naprawdę duże. No cóż możemy w tej materii zrobić? Musimy się uzbroić w cierpliwość i tak. Może jeszcze wrócę na chwilę do pana Jadwigawy, której chyba nie ma, prawda? Dzisiaj też niestety, mimo że pani Aneta świadczyła pracę do dnia 8 maja włącznie, ale niestety pani zarządca uznała za niebyłą tą umowę z 27 kwietnia i wynagrodzenie za ten okres nie zostało wypłacone. Pani Aneta Gadol złożyła też, poinformowała o tym Państwową Inspekcję Pracy. To tak suche wieści na dzień dzisiejszy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Państwo radni, macie pytania do starosty w tym punkcie, do sytuacji prawnej szpitala? Pan radny Łożyński, bardzo proszę. Pana starostę prosić o wyjaśnienie, na ile powołany syndyk jest uprawniony do podejmowania decyzji wobec naszej spółki. Czy jest to zarząd zwyczajny? W jakim zakresie pani syndyk może podejmować decyzję? O tym postanowienie. Bardzo proszę, pan przewodniczący. Wysoka Rado. Więc pan syndyk ma uprawnienia do prowadzenia jakby bieżącego zarządu. Natomiast też jest kwestią sporną, od kiedy tą władzę, mówię w cudzysłowie, sprawuje pani syndyk. Pani syndyk twierdzi, że od dnia 24 kwietnia, czyli od daty postanowienia o ustanowieniu ją zarządcą przymusowym. Według opinii naszej kancelarii prawnej, jej uprawnienia do kierowania spółką zaczynają się 4 maja, czyli faktycznie w dniu, w którym objęła. Pani syndyk na spotkaniu 11 nam przekazała, ja trochę wcześniej chyba dostałem, opinię nieznanej nam kancelarii prawnej ze Szczecina, informującą, że faktycznie tak jest. Natomiast nasza opinia naszej kancelarii, to Gatus jednoznacznie stwierdza, że tą datą powinno być data 4. Także według nas powinno się to ograniczać do zwykłego, bieżącego zarządzania spółką. Natomiast no problem też polega na tym, bo tutaj brak jakby dobrej woli ze strony i brak jakiegoś obiektywizmu ze strony pani syndyk, która nie szanuje woli właściciela. Po prostu nie mamy nawet informacji. Prosimy o informację, wzywamy na posiedzenia nie tylko kierownictwa, ale przecież organem jest walne zgromadzenie, prawda, wspólników i niestety pani syndyk no, nie raczy się stawić, nie raczy na nic powiedzieć, co się dzieje, co robi i co ma zamiar zrobić. Nie tylko bieżąca, powiedzmy, sytuacja finansowa, ale również co się na dzisiaj dzieje, jaka jest sytuacja taka po prostu bieżąca. Przecież na to się nakłada również spór zbiorowy, który został przecież ogłoszony przez związki zawodowe pielęgniarek i położnych. Także tych problemów wewnątrz szpitalnych jest też bardzo, bardzo dużo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan radny Brąk. Chciałem się zapytać, ponieważ kierowanie szpitalem jest to zajęcie, które wymaga pełnego zaangażowania. Czy mamy informacje na temat tego, jak wygląda praca tego przymusowego zarządcy? Czy to jest, nie wiem, no, powiedział pełne 8 godzin, 5 dni w tygodniu, czy jest to inaczej? Nie jest tak. Więc pani syndyk przyjechała tutaj, jak nas powiadomiła, poinformowała 4 maja. Nie po to tylko, żeby powiedzmy przyjechać, udzielić pełnomocnic w jej imieniu do
nie wiem, wybranym osobom do bieżącego kierowania spółką. Oświadczyła, że przyjeżdża i osobiście, no, ręcznie będzie kierowała spółką. Natomiast to, czy jest w pracy, czy nie, no, tak jak nie możemy się doprosić o bieżącą informację, no po prostu właściciela również nie informuje, że powiedzmy jej nie ma, czy nie przyjeżdża, jest chora, czy ten. Także nie mamy po prostu zielonego pojęcia, natomiast no, też nie wysyłamy umyślnego człowieka do szpitala, żeby po prostu sprawdził, czy pani syndyk jest, czy nie. Także tutaj nie mamy żadnego kontaktu, nie mamy żadnej informacji. Bardzo proszę, pani radna sali. Ja mam taką prośbę, panie starosto, w odniesieniu do tego, co pan mówi, w dwóch sprawach. Po pierwsze, chciałabym prosić, żeby jako organ właścicielski zobowiązał pan panią syndyk do wyznaczenia godzin pracy. Bo to nie jest tylko kwestia kontaktu z właścicielem, ale również kontaktu z załogą na bieżąco. Jeżeli sprawuje obowiązki jednoosobowego zarządcy i podejmuje wszystkie decyzje, musi być dostępna dla państwa, musi być dostępna dla załogi, musi być dostępna dla pacjentów. Nie może być tak, że zarząd znika nagle na kilka dni. Z tego co wiadomo, pani syndyk bywa tylko w szpitalu, a nie jest. Nie ma żadnych wyznaczonych godzin pracy, a w tej chwili od poniedziałku jej nie ma w ogóle i nie zostawiła nikomu żadnych pełnomocnic. Obawiam się, że to oznacza, że szpital jest bez zarządu. To jest jedna sprawa, więc proszę, aby pan organ czy rada nadzorcza zobowiązały panią syndyk do ustalenia i przestrzegania godzin pracy. A druga sprawa, wszyscy byliśmy świadkami, powszechnie to jest znane, że pani syndyk oświadczyła kilkukrotnie i związkom zawodowym i na spotkaniu z radnymi, że reprezentuje tutaj interesy GNS-u. Obawiam się i że kontaktuje się stale z GNS-em, czyli działa pod ich wpływem bądź też kierownictwem. To oznacza, że podejmowane przez nią decyzje mogą być z gruntu niekorzystne dla naszego szpitala i nie wiadomo w jakim kierunku prowadzą. W związku z tym chciałam zapytać, czy na takie postępowanie syndyka wpłynęło też już do sądu zażalenie. Bardzo proszę, panie starosto. Tak, to mówiłem, wymieniając te właśnie pisma. Także poszła skarga na działanie syndyka, gdzie załącznikiem było pismo 8 maja. Na załącznikiem było pismo związków zawodowych informujące, że w spotkaniu również pani syndyk użyła takiego stwierdzenia, iż tutaj no, wykonuje, może nie zacytuję dosłownie, ale instrukcję grupy Nowy Szpital. Ja ze spotkania z 11 maja sporządziłem notatkę, w którym też zawarłem tą informację, którą przekazała pani syndyk, że jest tutaj po to, żeby strzec interesów grupy Nowy Szpital. Te skargi z tymi dwoma, oddzielne skargi z tymi dwoma dokumentami poszły do Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, jak również o tym została powiadomiona prokuratura rejonu. Także tutaj, jeśli chodzi o te kwestie, to były przekazane. No niestety Sąd Apelacyjny no, nie wziął tego pod uwagę. Dziękuję bardzo. Czy Państwo mają jeszcze pytania? Bardzo proszę. Ja może mam pytanie. Chwilę, Pani Małgorzata. Mam pytanie, ale Szanowni Państwo, jestem zaniepokojona takim sformułowaniem, że od poniedziałku nie ma tej Pani syndyk, nikomu nie dała pełnomocnictwa. To tak jak ja bym swoje mieszkanie otworzyła i niech sobie wchodzi kto chce. Ja myślę, że tylko dzięki temu, że jeszcze jest pani dyrektor do spraw lecznictwa i pani dyrektor do spraw pielęgniarski i inne osoby, które tam również mają dużo do powiedzenia, nie dopuszczą odpowiedzialność jakaś, nie dopuszczą do tego, żeby tam grasowały w tej chwili myszy. Przepraszam, że przysłowiowo to tak powiem, bo tak wygląda. Jak nie ma kota, myszy grasują. Ja bym, jeżeli pani przewodnicząca pozwoli, panią dyrektor do spraw lecznictwa
powiedziała nam, jak to teraz przebiega, bo dzisiaj mamy czwartek, a od poniedziałku nie ma szefa, no i ja jestem zaniepokojona. Bo przecież jakieś wierzytelności się podpisuje, lekarze też mają jakieś zobowiązania, coś trzeba podpisać, coś zadecydować i kto to teraz zrobi. Także dziękuję bardzo. Proszę o tutaj poproszona o dopuszczenie głosu z sali, jak gdyby tak, porządek dzisiejszej naszej nadzwyczajnej sesji, podkreślam, gdybym nie przewiduje takiej sytuacji. Dlatego też no, tego się będę trzymała. Natomiast jeżeli którakolwiek z pani dyrektor, które są obecnie na sali, mają upoważnienie do występowania w imieniu pani syndyk, to zapraszam w drugim punkcie już za chwilę. Natomiast no, dzisiejszy porządek jak gdyby tak nie przewiduje wystąpień gości zaproszonych. Jak najbardziej tak, zaprosiliśmy Państwa tutaj po to, żebyście mogli Państwo poznać sytuację, tak? Natomiast jeżeli są sprawy, którymi Rada czy też Komisja Spraw Społecznych, która jest dedykowana temu tematowi jednostce szpitala, to serdecznie zapraszamy na najbliższe posiedzenie komisji, czy też najbliższe posiedzenie rady, to już w przyszłym tygodniu, we wtorek, w czwartek, natomiast sesja, tam serdecznie zapraszam, tam będzie możliwość zabrania głosu. Bardzo proszę, pan radny prosił o głos. Wysłuchując tutaj, przede wszystkim dzień dobry państwu, wysłuchując tutaj wypowiedzi pana starosty, no nie zauważyłem, że mówił o tym, iż pani syndyk nie ma już od tygodnia i czy pan starosta, zarząd kontaktował się z firmą w Szczecinie. Dlaczego tak jest? Dlaczego ona jest nieobecna? Oczywiście się kontaktowali, no po prostu. Co oni odpowiedzieli na tą sytuację? Mimo tego, że ona jest jednoosobowa tutaj do zarządzania szpitalem. Czy oni odpowiadają? A druga sprawa. Pani Kaczorowska tu wspomniała, pani radna, o odpowiedzialności załogi i pani dyrektor pielęgniarek. Otóż ja myślę z całą odpowiedzialnością powiem, że na pewno. Mi się wydaje, że załoga jest no, bardzo oddana tej placówce i naszym w ogóle mieszkańcom, bo chodzi o naszych mieszkańców również, że nie pozwolą na to, aby tam grasowały szczury wulgarnie mówiąc w placówce. Także szanownie oczywiście to mówię. Także tutaj chyba jest cała pewność. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan starosta chce wysłuchać. Bardzo proszę. Przewodnicząca Wysoka Rado, pani radny. Ja się tutaj dowiedziałem, że od poniedziałku nie ma pani syndyk. Mnie też nie było w Giżycku. Ale jak wcześniej mówiłem, nie mamy żadnej informacji, co się dzieje w spółce. Tym bardziej no, nie czuję potrzeby informowania właściciela, przedstawiciela właściciela o tym, że nie ma, jak długo nie będzie. Także naprawdę nie wiem, nie mam żadnego pojęcia, kiedy wróci. W dniu jutrzejszym jest nasza pani mecenas, która zresztą będzie na komisję rewizyjną w dniu jutrzejszym. Myślę, że to będzie też przedmiotem rozmowy, ale ten fakt chętnie tutaj z panią jeszcze ewentualnie po sesji porozmawiam, bo to też jest kwestia, z tego co wiem, to na stałe nie zostawiła jakiegoś niepełnomocnika, nikogo, czy nie dała takich kompetencji chociażby do dokonywania przelewów. Być może, że robi to gdzie indziej poza siedzibą, bo dzisiaj technicznie oczywiście jest to też możliwe. Także nie mam po prostu wiedzy. Dziękuję bardzo. Czy państwo radni chcieliby jeszcze zabrać głos? Bardzo proszę, pani Halina Sławik-Walker. Pani przewodnicząca, szanowni państwo, wobec tego, że pani syndyk nie ma, chciałabym zaproponować takie rozwiązanie, żebyśmy mimo wszystko zadali najpilniejsze pytania, które się cisną na usta i nie możemy je zadać bezpośrednio, ale żebyśmy je spisali, zadali je na piśmie, również na piśmie zobowiązując do udzielenia odpowiedzi. Takich pytań jest co najmniej kilka, przed nie o bieżącą działalność, oczywiście o którą się nie obawiam, bo i struktury szpitala, i odpowiedzialność załogi, i stan funkcjonowania szpitala jest
porządku, to się pod tym względem nic tam nie dzieje, ale jest czas podejmowania decyzji, które zaważą o przyszłości spółki. Takie są pytania, na przykład o przygotowanie szpitala do sezonu turystycznego, gdzie ta pula pracy czeka, załoga znacznie większa, o postępowanie, przygotowanie się szpitala do absorpcji funduszy pomocowych unijnych. To jest bardzo pilna sprawa. Regionalny program operacyjny jest uchwalony, szpital musi niezwłocznie podjąć działania, również te wcześniej planowane, dotyczące pozyskania tych funduszy na cele już wcześniej określone. To nie możemy czekać, prawda, i się martwić, tylko rozkładać ręce, że pani syndyk nie ma. Ona musi nam przedstawić swoje konkretne zamierzenia w tym względzie i stan przygotowań do takich między innymi spraw. Przepraszam pani radna, jakby tak, jeśli są jeszcze pytania do części wystąpienia właściciela, czyli starosty, to bardzo proszę pani radny, tak, pytanie do starosty, natomiast za chwilkę przejdziemy tak do... Panie starosto, pan jako właściciel zapraszał syndyka, czy też wzywał na spotkanie? Drobne pytanie, ale... Przewodnicząca, Wysoka Rado, panie radny, powiem tak, i zapraszanie wzywałem, ponieważ co do formy na pewno wzywałem 11 maja, to osobiście czyniłem i to pamiętam, na pewno wzywałem, natomiast co do samej formy, jakiej to było, czy... No zawsze staramy się jakąś tam formę mimo wszystko zachować. Dziękuję bardzo. Czy Państwo macie jeszcze pytania? Nie widzę. Szanowni Państwo, w związku z tym teraz powinno nastąpić wystąpienie przedstawiciela zarządu spółki. Na dzień dzisiejszy jest to pani Elżbieta Bartniczak, zarządca przymusowy spółki Szpital Giżycki. Nie ukrywam, że z wielkim żalem i przykrością przyjmuję do wiadomości, że pani nie ma dzisiaj tutaj z nami. Nie ukrywam, że zaproszenie, które wystosowaliśmy jako rada na sesję, kierowane było licznymi postulatami radnych, którzy są przedstawicielami społeczności powiatu giżyckiego, a to jest ponad 50 tysięcy mieszkańców, których dzisiaj reprezentujemy, którzy dzisiaj chcieli dowiedzieć się poprzez nas, jak gdyby tak, jaka jest sytuacja, ale przede wszystkim jakie są plany i zamierzenia pani syndyk, która w tej chwili naszą spółką kieruje. To przyjmuję z wielką przykrością i żalem. Nie ukrywam, że dzisiaj również na nasze zaproszenie kierowane przez mieszkańców niestety nie uzyskaliśmy odpowiedzi i dzisiaj nie ma pani z nami. A tych pytań jest, tak jak tutaj pani radna Sarul już wspomniała, jest co najmniej kilka i one nie dotyczą bieżącej działalności, do której sąd wyznaczył syndyka, ale przede wszystkim do tej działalności długofalowej i planów wobec szpitala i decyzji, które dzisiaj trzeba podejmować, a które będą miały znaczenie dla naszego szpitala, który jest chyba najważniejszym podmiotem, jeżeli chodzi tak o działalność naszego powiatu, będą miały znaczenie kolosalne w następnych latach. Dlatego też, szanowni państwo, proponuję tutaj przyjąć formułę, którą zaproponowała pani radna Sarul wobec nieobecności pani Bartniczak, żeby nasze pytania naszych mieszkańców sformułować i wygłosić je tutaj. Natomiast ja dołożę starań, żeby te pytania dotarły do adresata i mam nadzieję, że chociaż w ten sposób przynajmniej pewne kwestie uda nam się ustalić, na pewne pytania uzyskać odpowiedź. Może to będzie jakaś forma jak gdyby kontaktu, ale przede wszystkim informacji o tym, jakie są zamierzenia wobec naszego szpitala. Bardzo proszę, czy państwo chcieliby sformułować pytanie? Ja mogę sformułować. Bardzo proszę, pani Lidia Należyty. Z powrotem moją kopię. Proszę państwa, ja mam pytanie do zarządcy przymusowego, żeby wyjaśnił nam Radzie Powiatu, dlaczego publicznie twierdzi, że został powołany
postanowieniem sądu z dnia 13 kwietnia 2015 roku i 24 kwietnia 2015 roku do reprezentowania grupy Nowy Szpital wobec zapisów w tymże postanowieniu z 13 kwietnia, cytuję: zarządca uprawniony jest do podejmowania wszelkich gospodarczo uzasadnionych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego prowadzenia działalności przedsiębiorstw wymienionej spółki w zakresie zwykłego zarządu, a w zakresie czynności przekraczających zwykły zarząd uprawniony do dokonywania czynności wyłącznie za zezwoleniem sądu. W tym postanowieniu ustanawiającym zakres postępowania zarządcy przymusowego nigdzie nie jest napisane, że zarządca reprezentuje interesy grupy Nowy Szpital. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś ja jeszcze raz powtórzę bardzo proszę dwa pytania. O przygotowanie szpitala do sezonu turystycznego oraz o stan przygotowań do absorpcji funduszy pomocowych. I jeszcze pytanie kierowałam do pana przewodniczącego Rady Nadzorczej. Jakie są godziny urzędowania i dostępność pani syndyk dla wszystkich zainteresowanych? Wydaje mi się, że chyba to pytanie do sądu musimy skierować. Do sądu można też skierować, tak. Szanowni Państwo, czy macie Państwo jeszcze jakieś pytania, które skierowalibyśmy do Pani? Czy bardzo trudno, proszę Państwa, zadawać pytania, jeżeli nie ma kogoś. Natomiast te pytania, które padły, które zadała Pani Radna Sawy, one same się narzucają, dlatego że stoimy przed dzień uruchomienia naprawdę strategicznych decyzji, które nie tylko przecież dotyczących szpitala, ale dotyczących w ogóle finansów powiatu. Więc zostawienie dzisiaj tej kwestii może pociągnąć za sobą nieodwracalne decyzje, więc nas to najbardziej interesuje. Choćby udział właśnie. Nas to interesuje, w jaki sposób sąd, no bo to będą decyzje ponad 100 tysięcy złotych, tak jak zostało zacytowane, w jaki sposób sąd będzie wyrażał zgodę, jakie analizy dokonywał przy takich tego typu decyzjach, więc te wszystkie rzeczy są nam niezbędne. Pozostałe rzeczy trudno pytać, jeżeli nawet, proszę Państwa, nie wiemy za co, czym się w tej chwili pani zarządca przymusowy zajmuje, bo no, nawet wiedzy nie mamy na ten temat. Owszem, ja posiadam tą wiedzę, że jej nie ma. Wykonywałem telefony do szpitala i pytałem, czy jest. I wiem, że nie ma, ale to, no, to mi nic nie mówi. Kiedy będzie nie miała. Bardzo proszę. Chciałbym zapytać, wpisać pytanko takie, tak. Może żeby pani zarządca przymusowa wyjaśniła nam, dlaczego pomimo wielokrotnych zaproszeń i na posiedzenia i naszej teraz tutaj nadzwyczajnej sesji i posiedzenia zarządów i posiedzenia tak jest. Dlaczego po prostu ani razu nie dostaliśmy informacji chociażby na piśmie. O powodach, jedną usprawiedliwienie nie było. Jedną usprawiedliwienie było, tak, faktycznie, że coś było chyba chore. O tak. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, to jeszcze tylko w tym momencie wyjaśnienie. Jak gdyby tak nie dotarła do tej chwili żadna informacja o tym, że Pani syndyk nie będzie, ani o też powodu, dlaczego nie będzie dzisiaj obecna i na nasze zaproszenie nie odpowie. Czy Państwo macie jeszcze jakieś pytania? Ja pozwolę sobie jeszcze jedną zgłosić propozycję, mianowicie zaproponować Pani
żeby wskazała może formę właściwą, którą byłaby tak do zaakceptowania, żeby jednak z Państwem radnymi, ze mną, z Państwem, jak gdyby się spotkała. Czy to będzie tak, czy to termin nie odpowiada, czy też miejsce, jak gdyby tak, grono, czy też jakaś inna forma przeciwwskazana jest do tego spotkania. Tak, żeby wystąpić o to, żeby to jak gdyby tak wskazała, jak widziałaby ten kontakt, bo nie ukrywam, że jak gdyby tak mi osobiście, ale myślę, że fakt dzisiejszej sesji nadzwyczajnej, tak, powodowany właśnie wnioskami radnych, głosami niepokoju naszych mieszkańców, no obliguje nas do tego, żeby do tego kontaktu doszło i żeby jednak jak gdyby tak móc po pierwsze Panią poznać, po drugie jak gdyby tak dopytać o wiele rzeczy i szczegółów, które podczas jej nieobecności, no jak gdyby tak trudno jest o tym dyskutować. Także to dopisuję jako jeszcze jedno pytanie kierowane wobec braku sprzeciwów, innych wniosków. Szanowni Państwo, jeden wniosek, jeśli mogę jeszcze bardzo proszę Pan starostwa, żeby wysłać zaproszenie na przyszłotygodniową sesję, żeby też zaproszenie na poszło. Nie wiem, to Pani. Nie zrobimy zgromadzenie. Ale ona jest na sesji. Pani Przewodnicząca może na komisję zaprosić. No, to można wystosować daty i na komisję, i na sesję zwyczajnie. Oczywiście. Ja mam pytanie, czy można, Panie Przewodniczący? Bardzo proszę, czy, bo to zrozumiałem, że cała ta nasza sprawa, niesmaczna sprawa, została przekazana do Okręgowego Sądu w Olsztynie. Czy od tej chwili już główny sąd w Szczecinie jest na boku, a tylko i wyłącznie będziemy nie? Bardzo proszę Pani starostwo. Jutro będzie okazja porozmawiać z prawnikiem Pani Radny. Nie chcemy tutaj naprawdę używać jakichś sformułowań prawnych i tłumaczyć tego. Mam nadzieję, że jutro Pani mecenas wyjaśni dokładnie tą zawiłość prawną, na czym ona polega. Mamy tylko informację, to jest informacja, my nie mamy formalnie jeszcze żadnych pism z sądu o tym postanowieniu. Wiemy tylko, że taka informacja ustna dotarła. To tyle co poprzednio mogę przekazać. Dziękuję. Główny pozew został skierowany do Polski. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, wobec wyczerpania punktu trzeciego dotyczącego bieżącej sytuacji prawnej Szpitala Giżyckiego, myślę, że tak jak i ja Państwu z pewnym niedosmakiem, ale jednak, przechodzimy do punktu czwartego, podjęcie uchwały w sprawie stanowiska dotyczącego Szpitala Giżyckiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Giżycku. Szanowni Państwo, w tym punkcie poproszę Państwa o głosy w dyskusji, ewentualne pytania. Natomiast przed głosowaniem jeszcze Państwu przedstawię treść tego stanowiska. Czy są jakieś pytania do przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę. W takim razie, Szanowni Państwo, przechodzimy do procedury głosowania. Odczytam treść naszego stanowiska. Jest to uchwała Rady Powiatu w sprawie stanowiska dotyczącego Szpitala Giżyckiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Giżycku. Na podstawie paragrafu 42 ust. 2 oraz paragrafu 52 ust. 1 punkt 3 Statutu Powiatu Giżyckiego z dnia 15 grudnia 1998 roku Rada Powiatu uchwala, co następuje. Rada Powiatu w Giżycku wyraża głębokie zaniepokojenie sytuacją prawną Szpitala Giżyckiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, którego jedynym wspólnikiem jest Powiat Giżycki, a zwłaszcza podejmowanymi w sprawie szpitala działaniami Grupy Nowy Szpital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz decyzjami Sądu Okręgowego w Szczecinie. Zawieszenie w czynnościach prezesa zarządu pani Anety Gaweł oraz objęcie szpitala zarządem przymusowym w ocenie Rady są działaniami budzącymi poczucie niesprawiedliwości oraz niewspółmiernymi do wagi sporu, jaki powstał pomiędzy dotychczasowym zarządcą szpitala Grupą Nowy Szpital a Powiatem Giżyckim, właścicielem Szpitala Giżyckiego.
Niepokój Rady pogłębia oświadczenie zarządcy przymusowego o reprezentowaniu interesów grupy Nowy Szpital ze Szczecina w szpitalu giżyckim oraz ignorowaniu organów spółki. Destabilizacyjne działania grupy Nowy Szpital w odczuciu Rady Powiatu wpływają negatywnie na bieżące zarządzanie szpitalem giżyckim. Budzą obawy załogi, a w rezultacie mogą wywołać niepokój pacjentów oraz całej społeczności powiatu giżyckiego. Rada Powiatu w Giżycku, mając na uwadze znaczącą rolę szpitala giżyckiego jako placówki zabezpieczającej potrzeby zdrowotne mieszkańców nie tylko powiatu giżyckiego, ale całego obszaru północno-wschodnich Mazur, apeluje do wszystkich osób i instytucji właściwych o udzielenie pomocy w szybkim odzyskaniu władania nad szpitalem przez jego jedynego właściciela, powiat giżycki. Rada Powiatu w Giżycku jednocześnie zwraca się z prośbą do wszystkich pracowników szpitala o zachowanie spokoju i dalsze odpowiedzialne wykonywanie leczenia i opieki nad pacjentami oraz realizację świadczeń medycznych zamówionych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Rada Powiatu w Giżycku liczy na szybkie rozpatrzenie sporu między powiatem giżyckim i niesolidnym wykonawcą umowy na zarządzanie szpitalem. Wierzymy, iż polski wymiar sprawiedliwości rozpozna sprawę bez zbędnej zwłoki i w sposób nie powodujący zakłóceń w pracy giżyckiej placówki, biorąc pod uwagę szczególną misję, jaką wypełnia szpital w życiu lokalnej społeczności. Jednocześnie Rada Powiatu w Giżycku oświadcza, iż wszelkie zamiary związane z próbami wrogiego przejęcia szpitala giżyckiego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spotkają się ze zdecydowaną, zgodną z prawem reakcją powiatu giżyckiego. Szanowni Państwo, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem stanowiska w przedstawionym kształcie? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta jednomyślnie. Szanowni Państwo, wobec wyczerpania porządku dzisiejszej naszej sesji zamykam dzisiejsze posiedzenie. Dziękuję Państwu bardzo.